Rzucam się do ataku na to stworzenie, czymkolwiek ono jest. Jak przeżyje moje ataki, albo będzie ich unikać, to dopiero potem zacznie się zastanawiać, co to jest i może na coś innego rzucę. Na razie hack and slashuję. Okej, okay. Ja zadaję obrażenia i ono mi też zadaje obrażenia. Rzucaj. Tak, więc rzuć. Zaraz ci powiem, Żadnych ile masz rzucić. bonusów nie mam do siebie. A nie, to jest close plus 1. A i oczywiście każda broń, którą atakuje, ma tagi forceful and messy. Więc i tak czy siak powinno. Znaczy, forceful to, że ogólnie zawsze je odrzuca, a ty jak to wprowadzisz do fikcji, to your call. Jaki rzut! Fantastyczny. Że to jest moja kreska obrażeń na to stworzenie. Tak więc nic mu nie A, zadajesz. shit, ja to powinienem coś innego. Dobra, nieważne, już rzuciłem, to rzuciłem. Tak, niestety nic mu nie zadajesz. Za to ona ci zadaje D10 plus 1 obrażeń. Nieźle, to ma 3 pancerza. D10 plus ile? Plus 1. Oczywiście rzuciłem fulla. Ale mam 2 pancerza i to Dobra. jest tylko Ma jedno naturalny pancerz. przebijające. Ale Ma ma to. jedno przebijające, jakby co. Okej. Dobra, więc dzieje się tak, że Dostaję 10. rzucasz się na to stworzenie, czymkolwiek by ono nie było. Jednakże trochę byłeś po tym upadku ciutu przełamiony, więc nie trawiasz dokładnie tak, jakbyś chciał. Tam prześlizguje ci się po jej mocnej sierści. No to ty sam dostajesz ogonem i lecisz. Znaczy, rzut Cóż, teoretycznie mi wyszedł, więc nawet tak. jeżeli nie zadam obrażeń, to ten tak forceful działa. Aha, dobra. No to uderzasz tak, że nie przebija się go skóry, ale na pewno coś mu tam stłukłeś, nie wiem, ugina się przed tym ciosem, ale zaraz też ogon tak ci jakby trochę rozcina skórę na No dobra. wysokości Coś ramienia. Szaja chciała powiedzieć, a się wciąłem. Cóż, Szaja, która prawdopodobnie spadła gdzieś wyżej, siedząc na Jarvisie, który ją podniósł, krzyczy: Zostaw Zarchana w spokoju! I strzela ze swojego wądzonka. Strzela. No, gadżetem. Okej. Electrical Amplification Cannon. Więc rzucasz na coś? Czy... A, dobra. Okej. To jest jakiś ruch z Artificera, tak? No to jest wolej zwykłe. A, zwykły wolej, tak. No to wybieraj. Dobra, jakie tam są trzy opcje? A powiedzmy, że muszę się, żeby oddać strzał, muszę się przesunąć tak w niewygodną pozycję. Dobra, więc na pewno musisz zejść z Jarvisa i podejść dość blisko, zbyt blisko, niż byś chciała. No to powiedzmy, że po prostu skaczę z tego Jarvisa i wykonuję strzał w powietrzu, przy czym wyląduję w pobliżu tego. Okej. Okay. Rzucaj na obrażenie. Wow, przy czym piercing 2. Tak. Rzuciłeś? Ojeju. Dobra, no to zadajesz mu jedno obrażenie. Piercing 2. Piercing. A, dwa zadajesz, tak. Zostaje mu jeden armor. Tak, zadajesz mu dwa. Teraz.
ponieważ jesteś, musiałeś się zbliżyć i twoje strzał zadał trochę więcej niż obrażeń niż Zarakusa, bestia rzuca się w twoją stronę. Gotowa ci rozerwać. Broń się. Mogę użyć field testu w tym momencie, by przejść eteral? Dobra, czyli po prostu zmieniasz wymiar? Czy stajesz się przezroczysta? No, na chwilę robię się ten... niematerialno, że przeze mnie przebiegnie. Okej. Okay. Czy zdążysz to zrobić? Ja bym powiedział, że jak wyjdzie jeżdżu, to znaczy, że zdążyła. No, okej. Okay. Okej, okay, na ósemce wybieram dwie opcje. Dobra. Dwie opcje. To po pierwsze, efekt nie będzie trwał długo, więc muszę się pospieszyć, by wziąć ten, skorzystać z przewagi, jaką mi to dało. Drugi efekt to gadżet przyciąga niechcianą uwagę albo pat someone in a spot. Albo stawia kogoś innego w niekorzystnej sytuacji. Tak by się to chyba tłumaczyło. No tak. Dobra. Więc bestia przelatuje przez siebie. Zatrzymuje się niedaleko twojego mecha, ale teraz jest tak, że między nią, bezpośrednio między nią, a dziewczyną ciągnącą postać po ziemi, nie ma żadnej przeszkody. Zaraz się będzie rzucać w jej kierunku. Nie to robi. Oh no, you don't. Okej, okay. Kto pierwszy? Zal czy Shaya? Your call. Dobra, to jakby co, to Shaya, właśnie korzystając z tego, że ta bestia przez nią przybiegła, odwraca się i robi backslapa swoją rękawiczką. O. I tak pójdą na to charge. Przede wszystkim używa właśnie używanie tego jako broni, więc rzuca z inta za jeden charge. Po drugie robi to jako overload. O kurwa. Oho. I dyszka. I po trzecie jakby co, to biorę na dwa obrażenia. Jakie bierzesz? To bierzesz? Bo nie dosłyszałem. Dodatkowe obrażenia. Generalnie schodzą mi dwa charge na to. A kostka obrażeń to cóż. Z tagiem forceful tym razem. Oj. Ojej. Dobra. Będę zdziwiony, jak to teraz przeżyje. Żyje. Więc strzeliła się, że tak powiem, z pleskacza. I bestia wbiła się w ściany kanionu. Wiesz, zostawiła po sobie wyraźny ślad. Padła z tej ściany. Tak pokręciła swoim pyskiem i chwiląc tam wskoczyła na... wdrapała się na ścianę i spieprzyła. Rozumiem, że nie miałem okazji zadziałać, że jak ona była wbita tą ścianę, to zrobić finishing move. Byłeś chyba trochę za daleko. A ona naprawdę poleciała troszkę. W pewnym dystansie. Szrak, okej. Okay. Jeszcze cię dorywy gadżet! To z pewnością będziesz miał okazję. Ech, co za syf. Nawet potwory uciekają przede mną. Znaczy przed nami.
Przed nami, oczywiście. Tak, podchodzę, wyciągam dłoń, żeby high five z szają przybić. Dobra robota! Okej, okay, no to jest high five. Czy przybijasz mu rękawicą? A Zalakusowi zrobi to różnicę? Chyba nie. Nie. No widzisz. Chyba to będzie bardziej, że tylko poczuję, że coś w ogóle poczuł. Dotknął. Dobra, ale jeszcze pozostają dwie postacie. Jak pewnie podejdziesz się do nich, no, to po pierwsze dobra, zobaczycie... a wy to kto? Więc po pierwsze, na ziemi leży ork. Mam pociętą całą skórę. Wygląda na to, jakby był torturowany. Ma przycięte sięgnia na nogach. I naprawdę jest w cholernie kiepskim stanie. Zaś dziewczyna to ktoś, kogo Szaja zna. Dawnych lat. Kto to? Jej! Która jest z moich sióstr? Kurwa, o tym samym pomyślałem. Bo ty masz tych sióstr 7, więc jest dobra okazja, żeby jakąś prowadzić. Znaczy 7 rodzeństwa, ale ta siostra tam będzie. Opisz ją. To sobie od razu wpiszemy do listy. Tak. To ja opisz ją. Okej. Więc relatywnie młoda, niewielka dziewczyna, mająca czarne włosy sięgające do ramion, ubrana także w czarną suknię wzmacnianą płytami czarnego pancerza z czerwonymi ozdobami. Tutaj. I szaję na nią. Rose, co ty tutaj robisz? Ona puszcza rękę, tak orka zakrywa dłonią usta i widać łzy w jej oczach i zaczyna biec w twoim kierunku. Ha! Tak jak ona tak... znacie! Szaja zeskakuje z Zarakusa i się z nią ściska. Ona podnosi się tak z ziemi, tak obraca się wokół. Wiesz, omal nie odlatujesz. I mówi, tak się bałam. Myślałem, że coś, że... Tak sobie nie da rady. Czy kto? No, mój golem. Tak patrzę, pochodzę do tego drugiego golema. Tak, patrzę go z góry na dół, wiesz, takie puknięcie palcem, słyszę jak brzmi. Wygląda na twarde. Szaja go bada. Nieco uważnie, let me see that i... Well, podstawowe pytanie, co jest z tym nie tak, jak mogę to usprawnić? Więc ogólnie jest to bardzo dobry golem. Jedyne, co można by w nim usprawnić, jest to system zasilania. Masz wrażenie, że długo by już nie pociągnął. Ponieważ musiał sporo energii wydać na walkę. I pewnie teraz będzie się musiał długo ładować, więc to na pewno jest rzecz, nad którą można popracować. Nawet nie mówimy o tym, o tym, że ma słabe baterie czy coś, że tak powiem kolokwialnie, tylko nie wykorzystuje ekonomicznie energii, którą posiada. Po prostu akumulator mu siądzie. W momencie Szaja wdaje się w technologiczną pogadankę. Nic dziwnego, jest zupełnie nieergonomicznie zaprojektowany system zasilania. Jak taki golem może skutecznie działać, jeżeli większość energii jest zwyczajnie marnowana?
No zrozum, siostry, no dopiero niedawno no, nad nim pracowałem. Wiesz, że zawsze wolałem zajmować się ogrodnictwem. Ha, siostra. Pytanie. W skali 1 do 10 jak dobrze wygląda? Mocno 8+. Chyba, że Shaya inaczej mówi. A, tylko zara, czy... A, bo ona jest młodszą tak siostrą, czy starszą? Chyba starsza. Nie wiem. Znaczy ciężko młodszą. W tej rodzinie. Ale to już ma. W Imperium podejrzewam, że usprawniają sobie genetykę. Okej, więc starsza, młodsza? Rose to powiedzmy będzie ta starsza. Okej. Okay. Czyli taka legalna. Niech ci będzie. To nie jailbait, nie. Tak, bo co... Co złego za Rakus to jednak on standardy ma? Znaczy, jeżeli chodzi o standardy, to jest takie... oczywiście widać nie mówię, no tak... Gwiżdżę... Doceniająco. No cóż... Tak powoli słońce już dobrze, zaczyna zachodzić, dobrze bo trochę sobie wam poradziliście. Zeszło. Tak, słońce zaczyna zachodzić, bo już trochę wam się zeszło na podróż i na walkę. I akurat widzi się w tych promieniach zachodzącego słońca. Tak. Tym bardziej. Fakt, znowu nie mam tej listy ruchów. Bo jest coś takiego jak parley. Znaczy inaczej, zobaczymy. Ja na razie nie chcę tego odgrywać i nie byłbym w stanie tego odegrać. Ale ogólnie Zarakus ma swoje potrzeby. Więc jeden z jego apetytów to jest po prostu mortal pleasures, więc w jakiejś części tej podróży, jeżeli ona będzie podróżowała z nami, to nie będzie naciskał, ale jak skończą gdzieś w łóżku dla jakichś przyjemności, to się nie obrazi. Ale widząc, że tak promień zachodzącego słońca, nie za widoki. A propos widoków, to tak nie kopię tego leżącego orka, tylko tak go lekko szturcham, sprawdzam nogą, czy zakwili, czy coś. Daję mu, co się stało? Tortury? Paska. Zostaw go! Czemu mu to robisz? Tak podbiega, odwraca. Nie widzisz, że cierpi? Sprawdzam, czy żyje. I tak byłem łagodny. Orkowie to są twarde sztuki. Wielu z nich poznałem. Wspólnie walczyliśmy z awianami. Nie wiem, po prostu mieszkam tu od pewnego czasu, ukrywam się i przechodziłem i zobaczyłem, on leżał tu w tym kanionie. I napastowała go to Mantygora, nie wiedziałem co zrobić, więc no i tak mnie spotkaliście. Zara, no dobra, to ja się na leczeniu nie znam. Ja głównie śmierć zadaję tym, co jej, tym co zasługują. Więc to raczej... Opracowałyśmy kilka rzeczy, które mogą pomóc. Możemy to przetestować. Może jednak nie tutaj, mówi. Rozglądając się, bo nie wiadomo, co tu może jeszcze się pojawić. Mówiłaś, że tu się ukrywasz. Potem tak. Zapytam przed czym, ale to oznacza, że masz jakiś dom, cokolwiek, jaskinie. Tak mam. Więc chodźmy. Nie wiem, prowadzi was w górę. Wyprowadza was z tego kanionu, idziecie jakiś czas przez las. Tam ork jest trzymany na ramionach Jacka. Wiesz, to jest taki pochód. Dwie awianki, barbarzyńca i z tyłu dwa mechy. Na pewno ziemia trochę drży. I docieracie w końcu do wiatraka. Widać dawny budynek młyna. Tu pewnie gdzieś w okolicach była jakaś stara osada. I z tego wszystkiego zachowały się tylko takie tam ruiny. Jeszcze widać stare, zardzewiałe ramiona, które dawniej pracowały na wietrze. Taka stoszkowata jakby budowla, tam już mur trochę odpada, deski. Cegły też nie w najlepszym stanie, ale da się tam mieszkać.
Ja się tam jak najbardziej mieszkać. Przytulnie! Podchodząc, zauważacie też jakiś tam zgnieciony mocno kawałek trawy wokół tego, w którym widocznie odpoczywa sobie mech. No i to w sumie wygląda tak. Jest to trochę też jakby taka polana. Do drzew, nie wiem, macie jakieś 20 metrów z każdą stronę. Tyle. Dobra, to wchodzimy do środka. No zakładam, że tak patrzymy na to jeszcze będąc na zewnątrz. No tak, 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 wchodzicie, no to... Dobra. Mechy się oczywiście w drzwiach nie mieszczą, ale ty pewnie dasz radę wgnieść rekonwalescenta do środka. Co za problem, aż tak wielki nie jestem. Poza tym mówię, dla mnie ta lokacja jest przytulna. Bywałem w znacznie gorszych. Spanie na podłodze albo na gołej ziemi nie jest mi obce. Albo na gołym piachu. Ja to wytrzymały człowiek jestem. Sam outside. Akurat znajduje się tam jedno łóżko, tak zbudowane przez Rose. Tam był tak mocna improwizacja, jakieś tam szmaty też zamiast materacy, ale jednak wygodniej się na nim leży. Tu na nim położono orka. Po czym obie siostry zabrały się do roboty. Dobra. Jedno szybkie zapytanie, zanim oddam scenę Shai. Rozumiem, że bez żadnych rzutów jestem w stanie widzieć, że te rany to właśnie... Poza tymi świeżymi, które dostał od tego stworzenia, mantykory już powiedzmy, to no widzę, że po prostu był torturowany. Tak, 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 oczywiście. No bo takich ran... To nie są rany, żeby zabić, to są rany, żeby zadać ból. Jest jeszcze oczywiście kwestia ran na ścięgnach. Okej. Okay. Nie, dobra, to więc mi odpowiedziało na pytanie. To jest takie... nie tyle mówię to do siebie, ale jak Shaya chce to usłyszeć, to usłyszy. To... jak dorwę tego gościa, co to zrobił, to pożałuję, że się urodził. Bo ogólnie znaczy w jego charakterze jest to i jeszcze Shaya będzie mogła się potem dopytać, ale to mówię graczom, nie postaciom. Że ogólnie właśnie tortury dla niego i zadawanie bólu, ranienie kogoś, kto po pierwsze nie ma broni, po drugie jest bezbronny kompletnie, że nawet jest związany, nie potrafi korzystać ze swoich pięści. To jest jedna z najgorszych zniewag i rzeczy, jakie można zrobić, że złamać kodeks wojownika. To jest kompletnie niehonorowe. Więc jest lekko wkurzony na to, co widzi. Jak chcesz, możesz zrobić spout lore, to może powiem ci jedną ciekawą rzecz na temat jego ran. A to raczej nie jest Discern Realities? Tuszę. Tak, tuszę. To tak. Tylko mówię, nie mam listy pytań, ale jedno z nich wydaje mi się, że powinno zadziałać. To jest Weasel. I mam expa. Okej, masz expa. I przyglądasz się temu, ale nie... Jakby to powiedzieć. Nie potrafisz rozpoznać, do czego to należy. I tym bardziej... Ale wpatrujesz się na tyle w te rany, że tym bardziej chcesz temu kolesiowi pieprzyć i... Możesz mieć w przyszłości z tym problemy, jeśli go znajdziesz w końcu. Oh, that bitch is going down. Tak, że będziesz trochę na nim zbyt bardzo skupiony, ale nie uprzedzajmy faktów. Więc, Shaiu... Ty tam masz ten swój wynalazek, twoja siostra zajmuje się też trochę zielarstwem i naukami pokrewnymi, więc też trochę orientuje się w leczeniu ludzi, więc zajmujecie się naszym biedakiem. Jup. Nie wiem, coś tam konkretnego w najmie próbujesz? Kojarzysz, jak wyglądają Space Odkowie? Tak. No to podobne rzeczy mu zakładam. Czyli generalnie kawał żelastwa, który wzmacnia jego nogi i tak dalej. Chwilka, bo ktoś mnie woła. Znaczy ja ogólnie jestem uwalony gdzieś pod jakąś ścianą. I odpoczywam, regeneruję siły, regeneruję hapeki.
Ale ogólnie, jako weteran zaprawiony w bojach wojownik, to zawsze jestem gotów na pierwsze oznaki zagrożenia działać w założeniu, więc jak on nagle się zerwie i będzie chciał kogoś zaatakować, albo będzie zachował się jakoś głupio, no to będę gotów do reakcji. Okej. Różne rzeczy ludzie, orkowie mogą robić, jak nagle się wybudzają po czymś takim, co on przeżył. Wiem, bo sam nieraz takie akcje odwalałem w dawnej, dalekiej przeszłości. Zwłaszcza kiedy się zorientują, że zostali ulepszeni. Tak. Dobra, to... Dobra, więc... jego rany nie zagrażają mu nie zagrażają jego życiu. Jest jednakże on cholernie wycieńczony i nie odzyska pewnie przytomności jeszcze przez parę dni. Jedyne, co zdołaliście w czasie tych swoich zabiegów z niego wydobyć, to jakieś, nie wiem, coś przyszli, gdy księżyc zniknął. Ale to jakieś takie bezsensowne majaki później. A tak, takie parę przekleństw. Później parę tam przekleństw na temat jakichś orkowych towarzyszy, co go chujali w karty i takie tam. Standard. Tak. Więc czy ork ma na sobie jakiekolwiek znaki plemienne, klanowe, czy coś w tych gustach? Ma parę, niestety są one dość zniekształcone, ponieważ wiesz, sporo poprzecinanych, ale potrafisz rozpoznać, że to jest jeden z waszych. A jeden z tych orków, co pójdziesz. Jeden z tych orków, okay. Z waszych tych. No dobra. Jeszcze macie parę chwil, przy nim słońce zapadnie. Też jesteście pewnie trochę zmęczeni. Nie wiem. Zobaczcie, co będziecie teraz robić. Mimo wszystko to nie jest zbyt bezpieczny teren. No dobra, ale z drugiej strony Rose tutaj się ukrywa już pewnie od jakiegoś czasu. No. Tak, ale... Dobra, no tak, do tego czasu nie było was. Jak one sobie tak pracują. Ale tak zagaduję. Dobra, bo usłyszałem jedną ciekawą rzecz. Że przed czymś Rose się tutaj ukrywasz. O co w sumie chodzi? I czy mam temu spuścić łomot? Wiesz, byłabym bardzo wdzięczna. Mówi, maczając szmatkę w misce z wodą. I przemywając czoło orka. Jak pewnie wiesz, ja i Sza jesteśmy z Imperium Awiańskiego. I nasz ojciec jest jednym z ważniejszych naukowców tam. Nie, już było to powiedziane w plocie, że jej ojciec zwiał stamtąd. Był. Yeah. Dobrze wiem. Że Shaya chyba urodziła się już po tym, jak uciekł stamtąd i wrócił na powierzchnię? A, no to tutaj... Znaczy, nie do końca urodziła, ale są wygnańcami. No tak, no to przepraszam. Więc mówi, naraziliśmy się Imperium i niestety musimy często zmieniać nasze miejsce pobytu. Żeby tak. Nie dać się złapać, zabić. Tak, to jest ciężkie życie. Drapię się po głowie. Ech, ci skurwysyni znowu próbują. Ostatnim razem, jak się pojawili tutaj w sile i to mówię, i zaczynają jej streszczać, jak bitwa w koło przystani Hadriana przeszła, to spuściliśmy całej sile inwazyjnej w pierdol. Czy opowiadasz coś tam o swoich wyczynach w bitwie? Jest to, jeżeli tak rozmowa się przeciąga, tak jak zapada wieczór, to oczywiście nie zapominam napomknąć o swoich wyczynach, że jestem wojownikiem. Może nie zdradzam tego, że jestem agentem śmierci, bo podejrzewam, dobra, uwierzę albo nie, więc jak będzie ciekawa, że tylko mówię, że wedle wszelkich możliwości powinienem umrzeć, a jednak... Udało mi się bitwę przetrwać. No i ogólnie próbuję jej zaimponować, być kuli i tak dalej. I że może do czegoś dojdzie w podążaniu za moim tym Herculean Appetite za Mortal Pleasure.
Patrzę tak. W sumie nie wiem, czy to jest. A czy to może być związane z jakimś ruchem, bo jest chyba ruch na parlej? Jest. Tylko nie wiem, czy on do tego działa. Bo z jednej strony tak się przechwalam, że. Ale nie masz czegoś, co ona tak koniecznie pragnie jeszcze. Załatwienia jej problemów. No to może też. Tego, że. Słuchaj, to ja w pewnym momencie też mogę rzucić propozycję, że wrócisz z nami do przystani Hadriana. Shaya na pewno będzie ucieszona, mając siostrę u boku. A ja będę tam, że jakikolwiek głupek, a czy samobójca spróbuje cię dopaść, to cóż, pożałuję, że się urodził i napotka moją stawę. W sumie jesteście Shaya i ty jesteście z tej samej rodziny. Więc ja, na Shaya też pewnie prędzej czy później się zorientują, że jest, może też będą wysyłać zabójców. Cóż, nie uda im się. Poza tym podejrzewam, że cóż, po ostatnim łomocie, jakie dostali, to nie spróbują szybko kolejny raz zaryzykować. I coś tam mówiło mi się o uszy i to z poprzedniej sesji jest, że też nam ktoś powiedział, że sporo ich sił związanych jest gdzieś w jakimś miejscu, innym planie czy coś. Dobra. Więc ogólnie mój leverage taki, że będę jej obrońcą. Spogląda na ciebie, spogląda na Shaya i się pyta, siostrzyczko, czy można mu zaufać? Shaya odpowiada, zamkam. A mogę zrobić ruch? Tak, może zaraz. Hadriana nie jest teraz najbezpieczniejszym miejscem. Na pewno bezpieczniejszym, jak będzie miała sojuszników dookoła. Ja to w sumie nie jestem nigdy opancerzony i te szaty, które mam, czy jakiekolwiek ubrania, to trochę mojej klaty odsłaniają, więc bardzo łatwo zauważyć, że mam mnóstwo mniejszych bądź większych tych blizn na swoim ciele. Pamiątki po wielu walkach z przeszłości. Ona ilustruje się z ciekawością. Cały czas jak gadacie. Może rzucić na perle jak najbardziej. To jest Herkulean. Herkulean appetite. Tak. Czy on próbuje się dobrać do mojej siostry? Próbuję. Przeszkadzam mu w tym. Okej. No to też trzeba rzucić, chyba. Tak, trzeba. Chociaż... No wiem się. Fuck! Nope! A czy ogólnie. Nawet jak mi nie przeszkodziła, to jest coś takiego, że. A czy rzut mam ten sukces połowiczny. Ale jak mam D6 wyższe niż D8, to prowadzący może wprowadzić także komplikacje albo zagrożenie związane z moim pościgiem za tym moim apetytem. Ale na chwilę obecną dostałem 7, więc nie wiem, jakie są tam opcje na 7-9 związane z parlejem. Na 7-9? Dobra. To ona tak duma chwilę i mówi. Już muszę na tym pomyśleć, panie Zarakusie. Może Zarakus, jest... pan to jest dla innych. Ja jestem po prostu Zarakus. Krwawy Zarakus, nieśmiertelny Zarakus, zabójca smoków. Ale jeszcze będziemy musieli się o tym wszystkim przekonać. Teraz jeśli pozwolisz, muszę wyłączyć Jacka, żeby się naładował. Po czym...